jest akurat tradycją naszą, że już lata, strasznie długie, spotykamy się co roku tutaj pod tą tablicą i składamy tę symboliczną wiązankę kwiatów dla uczczenia pamięci tych, którzy zginęli tutaj. Już byli tak blisko od tego, żeby przekroczyć granicę i wejść do swojego domu. Niemniej jednak zostali tutaj zaatakowani przez Niemców i tutaj oddali swoje życie, gdzie później zostali eksponowani na cmentarz i leżą na cmentarzu komunalnym. Uważam, że jest to taka tradycja i staramy się to przekazywać młodszym, ponieważ te ślady historii zamykają się i młodzi nie wiedzą, nawet przychodzą i nie mają najmniejszego pojęcia, co to jest. A niestety starsi też uciekają od tej historii, nie mają czasu, a jest to tak ważne, ponieważ historia w ogóle w naszym kraju leży, uważam, że bardzo, bardzo daleko posunięta. I stąd też mój wniosek, żeby jednak przekazywać to, spotykać się i dzielić tym młodych, żeby ludzie, młodzi również wiedzieli, co tu się dzieje, co tu się działo, co jest i przekazywali dalej. W tym 18 skautów czeskich. I niestety tutaj oddali swoje tchnienie, ostatni, że tak powiem, część swojego życia, chociaż tak jak powiedziałam na początku, byli już tak blisko, żeby wrócić do domu, nie udało im się i zostali tutaj. To byli harcerze, no, którzy no, w czasie wojny tak samo działali w konspiracji, nie, i nosili pocztę polową. I gdzie tylko co trzeba było zrobić, to wtedy harcerze byli na pierwszej linii frontu i byli dzielni, żeby pokazywać to, że potrafimy, nie bali się, no ale niestety tak tragicznie czasami kończyli to swoje życie.